Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Dawna żwirownia na terenie Jaworzyny Śląskiej znika pod wodą. Od 3 lat poziom wód gruntowych w tym rejonie się podnosi, co może zagrażać pobliskim zabudowaniom. Tamtejszy Urząd Miejski zaniepokojony sytuacją zlecił sporządzenie dokładnej analizy hydrologicznej. Wynika z niej, że poziom wody wciąż będzie się podnosił. Jeszcze 3 lata temu ten teren wyglądał całkowicie inaczej. Zamiast 2 sporej wielkości zbiorników wodnych był 1. Teren przy żwirowni był zagospodarowany na kąpielisko. Posiadał niezbędną infrastrukturę, niewielką plażę, bufet i boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę. Teraz wszystko jest pod wodą. Wody przybywa z górnego stawu na okrągło, przelewa się dosyć wartkim strumieniem do stawu dolnego, podnosząc jego poziom. Od 2 lat obserwowany jest wzrost wód gruntowych w tym rejonie miasta. Z ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Urzędu Miasta wynika, że jednym z powodów tego może być malejące od lat wydobycie wody przez Zakład Usług Komunalnych. Umiejscowione w pobliżu studnie wodociągowe wydobywały kiedyś dużo więcej wody na potrzeby Jaworzyny. Były zakłady w Jaworzynie zlokalizowane, które tej wody zużywały dużo. Kolej, Karolina, Gorzelnia, miasto jako takie. Od jakiegoś czasu trwa proces oszczędzania zużycia wody i wydobycie tej wody maleje. Powoduje to taki skutek, że woda, że woda w tym wyrobisku pożwirownianym zaczęła się podnosić. Poziom wody w ostatnich 3 latach wzrósł średnio od 1,5 do 2 metrów i nadal będzie się podnosił. Wzrośnie jeszcze o 0,5 metra i powinien się zatrzymać. Nie ma jednak co do tego pewności. Poczekamy jeszcze jakiś czas, zobaczymy, czy tak będzie. Jeśli by to się potwierdziło, że to jest tylko kwestia jeszcze 0,5 metra i ta woda się ustabilizuje, to praktycznie nie powinno być tematu, bo 0,5 metra jeszcze tutaj w tym terenie nie będzie stanowiło jakiegoś zagrożenia. Natomiast gdyby się okazało, że woda po przekroczeniu tego 0,5 metra będzie się nadal podnosić, trzeba będzie podjąć jakieś działania, żeby tą wodę gdzieś skierować. W najgorszym scenariuszu woda będzie się podnosić, co może zagrozić pobliskiej restauracji i gminie, która będzie musiała poradzić sobie z nadmierną jej ilością, co na pewno okaże się być kosztowne. Beata Moskal-Słaniewska, świdnicka radna w plebiscycie Kryształy i Kamienie, została wyróżniona politycznym kryształem. Wśród laureatów znalazł się m.in. Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Plebiscyt organizuje Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej i Tygodnik 30 Minut. Plebiscyt odbył się już po raz 5. O przyznaniu statuetek w niemal wszystkich kategoriach decydowali ludzie, wysyłając SMS-y na swoich faworytów. Beata Moskal-Słaniewska w kategorii Polityczny Kryształ pokonała takich samorządowców jak Roman Ludwiczuk, Arkadiusz Mucha czy Longin Rosiak. Była to, powiem, dla mnie kompletna niespodzianka. O nominacji, a później o zwycięstwie dowiedziałam się w dniu gali. Niestety był to dzień naszych obrad, uczestniczyłam w sesji Rady Miejskiej, więc na gali być nie mogłam. Dostałam informację SMS-em. No, tym większa niespodzianka i tym bardziej dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie głosowali, bo to naprawdę dla mnie bardzo, bardzo miła sprawa i potwierdzenie tego, że moja praca w Radzie Miejskiej ma jakiś sens, jest dostrzegana i jest dobrze oceniana. W tym roku w sumie przyznano 8 kryształów w 8 różnych kategoriach oraz 1 kamień za porażkę roku. Jako dodatkowy sukces poczytuję sobie to, że byłam jedną z niewielu osób spoza Wałbrzycha. Tygodnik ma siedzibę właśnie w Wałbrzychu, ale również ukazuje się w regionie. I w gronie nagrodzonych znalazły się tak znakomite osoby, które bardzo cenię i szanuję, jak prezydent Wałbrzycha, pan Szełemej, i moja ulubiona dziennikarka Basia Szeligowska, która wiele lat pracuje w Polskim Radiu, kocha swój region, propaguje wiele dobrych spraw. Także stanąć w jednym szeregu obok nich to naprawdę i zaszczyt, i przyjemność. Kolejne z cyklu spotkań Kobiecanki Kameralnie odbędą się w Jaworzynie Śląskiej w czwartek 10 kwietnia o godzinie 18. Burmistrz miasta zaprasza wszystkie panie z obrębu gminy do restauracji Magnolia. Przewidziano liczne atrakcje, recital muzyczny oraz warsztaty. W ponad 2-godzinnych spotkaniach zawsze poruszane są treści niezwykle ważne, jak choćby profilaktyka nowotworowa czy wiedza na temat Alzheimera, przeplatane recitalem muzycznym, zabawą ze stylistką czy wizażystką. Tym razem panie mogą liczyć na latynoskie rytmy oraz porady walki ze stresem.
Gościem specjalnym czwartego spotkania w ramach Kobiecanki Kameralnie będzie pani Magdalena Woch, wiceprezes Fundacji Księżnej Daisy, która opowie o pikantnych skandalach w zamkach i pałacach na naszych ziemiach, które miały miejsce na przełomie wieku XIX i XX. Bardzo serdecznie wszystkie panie zapraszam. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny. 42. edycja rajdu Świdnickiego Krause zaplanowana jest w dniach 11 do 13 kwietnia. Ze Świdnicy kierowcy wystartują, również w Świdnicy rajd się zakończy. W tym roku ponownie zostanie rozegrany prolog rajdu ulicami miasta. W związku z zawodami kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. W piątek 11 kwietnia oraz w niedzielę 13 kwietnia na Świdnickim Rynku zorganizowany zostanie honorowy start i meta rajdu. W związku z tym zostaną wprowadzone ograniczenia w parkowaniu na odcinkach dojazdowych do rynku, na ulicy Płaskiego od skrzyżowania z ulicą Środkową oraz na ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Trybunalską. W piątek 11 kwietnia od godziny 8 w rejonie Świdnickiego Osiru zamknięty zostanie odcinek ulicy Śląskiej od Nowego Ronda przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej do skrzyżowania z ulicą Zieloną. Również w piątek 11 kwietnia od godziny 17 do niedzieli 13 kwietnia z ruchu wyłączony zostanie fragment ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej na odcinku od Ronda na ulicy Sprzymierzeńców wraz z Nowym Rondem na ulicy Śląskiej. W piątek 11 kwietnia w godzinach popołudniowych, czyli od godziny 15, obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, a od godziny 17 drogi obejmujące prolog zostaną zamknięte. Zamknięcie potrwa do godzin wieczornych, minimum do godziny 21:15. Na ulicach, po których prowadzony będzie prolog, obowiązywać będą z wyprzedzeniem czasowym zakazy zatrzymywania, z restrykcją w postaci możliwości odholowania pojazdu. Do kierowców apelujemy o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. A teraz inne informacje z regionu. Aż 28 medali z 14 Mistrzostw Polski przywieźli siłacze na rękę z klubu UKS Black Scorpion Przyłęk. 10 złotych, 9 srebrnych i 9 brązowych medali. Tak przedstawia się dorobek przyłęckiego klubu po tegorocznych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w miniony weekend w Skierniewicach. Na ulicach Żarowa rozpoczęło się łatanie dziur w nawierzchni po tegorocznej zimie. Bieżące remonty i naprawy obejmują także drogi w Krukowie, Zastróżu i na odcinkach Bożanów-Wierzbna. Wartość prac to 15 tysięcy złotych. Od dziś Narodowy Bank Polski rozpoczyna wprowadzanie na rynek zmodernizowanych banknotów o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych. Od starych różnią się lepszymi zabezpieczeniami, a zmiany są zauważalne. Stare banknoty zachowują ważność bezterminowo. W najbliższą sobotę Nowa Ruda zmieni się w polską stolicę sportów walki. Dlatego już teraz miłośnicy sztuk walki mogą zacierać ręce z zadowolenia. Gala z udziałem Rafała Petertila i Damiana Janitkowskiego będzie wydarzeniem bez precedensu. Kibice zobaczą w sumie 10 walk w formule MMA, K1 oraz boks. Na zakończenie zachęcam Państwa do oglądania naszego programu w internecie w transmisji strumieniowej na stronie telewizji Toledo Psudety www.tvts.pl. Dostęp do naszych programów jest od marca w zasadzie nieograniczony. Można nas oglądać wszędzie, gdzie jest połączenie z internetem. A ja już żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.